Dostał? Ty! Dostał! To jest dobre! Jeszcze noscope'em! Siema wszystkim, ja jestem Patrol i w dzisiejszym odcinku będziemy robić challenge, że tylko od NPC-tów będę mógł kupować rzeczy. Jedyne co mogę zbierać to materiały, a resztę muszę kupować. Nie wiem czy NPC-ci mają potki, nie wiem czy NPC-ci mają... Nie no, wiem, że mają kukurydzę, więc jakieś leczenie HP mają. Bronie są, cokolwiek, nie wiem czy to się uda, będzie ciężko. Mamy 3000 dolców i teraz tak, w sklepie dzisiaj mamy babeczki sztandarowe i facetów sztandarowych. Chyba były na World Cupa, ale nie jestem pewien kiedy to było dostępne. I powiem szczerze, że dzisiaj zagramy taką babeczką i wam pokażę, czy się opłaca ją grać. Plus robimy challenge na właśnie bronie, rzeczy, wszystko od NPC-tów. Wszystko. Polecę sobie chyba na farmę, żeby najpierw zrobić jakąś, kupić jakąś broń plus te kukurydze takie, prawda? Bo nie, chyba tam nie ma broni, kurczę. Nie przygotowałem się totalnie, jeżeli chodzi o NPC-tów. Będę musiał to robić totalnie na ślepo, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, mamy busa i wiem mniej więcej już co zrobić, bo trochę pomyślałem wcześniej, właściwie między nagraniem intra a gierką. Polecimy sobie na domek, który jest mniej więcej tu gdzieś, koło Koloseum. I w tym domku jest pistolet niebieski. O, jest domek obok, tu w tym miejscu. Tu mamy pistolet niebieski i możemy szybko zrotować na farmę, która jest za Koloseum, więc mogę paść, ale tam będę miał po pierwsze leczenie, po drugie możliwe, że jakąś broń jeszcze, ale nie jestem pewien. Za mało NPC-tów zwiedziłem w tym sezonie, jakby to nazwać. Mam nadzieję, że nikt tu nie poleci, bo... Tutaj wiem, że gościu pistolet niebieski posiada i nie wiem, czy ten gościu będzie. Mandalorian jest. Kurczę, a Mandalorian się chyba nie zalicza do NPC-tów. No, chyba nie. Dobra, ludzie lecą tu na hangar, tutaj... O, jest typek, dobra, mamy go. Mordeczko, dawaj pistolet. Kup. Dziękuję. Przydałaby się amunicja. Dobra, materiały mogę zbierać. Potrzebne mi przynajmniej 10 maców, żeby sobie rozwalić skały, bo... Trzeba jak najszybciej zrotować. Czy to będzie działać jako ten, jako kryształ? Nie. Znaczy powinno działać, ale... Dobra, mamy skałę i lecimy na farmę. Tak jak mówię, jedyne co mogę lutować to materiały. Więc nawet z amunicją może być problem, ale nie wiem czy... Czasem nie podłączyć do tego ammo boxów, bo... W sumie amunicja taka jest neutralna trochę, więc chyba podłączymy ammo boxy do tego. Biją się na Koloseum, dobra, ja muszę tego uniknąć, muszę najpierw pozbierać bronię i tak dalej. Okej, okay, mamy NPC-ta, mam nadzieję tylko, że... Typa tu nie będzie żadnego. Kapusta? Dobra, musimy to wziąć. Ukryj się w stogu siana, zniszcz nic więcej. Co on ma za broń? Dobra, o Jezus, było blisko. Już nie mam ammo do pistoletu. Tam się ludzie biją, muszę zebrać ammo. Nie wiem, czy takie ammo mogę zebrać? Chyba mogę, dobra, wezmę tą amunicję. I przy okazji nie zginąć od tego gościa, co tu jest. Nie wiem, o jest tu. Aha, on maskara. Ojej, już się udało. Dobra, lutujemy wszystko oprócz leczenia, no bo... Ty, aha, dobra, NPC poszedł. Myślałem, że zabił NPC-ta. Ja cięż... Mordeczko, daj mi coś. Ulepszyć można broń. Dobra, nie wiem ile straciłem pieniędzy. No ale chyba niedużo, dobra. Najwyżej sobie zrobimy tak, że... najwyżej zrobimy tak, że sobie odrobię te pieniążki później. Ten odcinek jest ważniejszy niż w sumie ta... te dolarki, właśnie te nie dolarki, sztabki złota. Okej, mamy pistolet i mamy pompę złotą. Nie mamy niestety kewa. Czy ja mogę u jakiegoś NPC-ta kupić kewa? To jest ważne pytanie. Uzupełniłem sobie trochę kapust, niestety bez kewa jesteśmy. Mam złotą pompę. 1950 mi zostało. Jest to naprawdę wydatek spory, bo już 600 chyba sztabek wydałem. Na pistolet, pompę i kapusty. To jest masakra. Mógłbym wziąć jakieś zlecenie, ale... Szczerze mówiąc, nie wiem. Czy się opłaca brać zlecenia bez kewa? Bo nie wiadomo, kogo się podjedzie, prawda? Najważniejsze, mam złotą pompę. Tutaj kiedyś mnie bił typek, więc może poszukamy jakiegoś tutaj zawodnika. Masakra. To jest ciężki challenge. Bardzo ciężki. Tu chyba jest NPC. Może mieć jakieś rybki czy coś, z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien. Ammo nie potrzebuję już. Dobra, nie ma tu NPC. O! Typ idzie.
Dobra, uciekamy od botów, bo tu gdzieś był typ, ale nie wiem gdzie dokładnie. Więc uciekam od botów po prostu. O, tu jest. O Jezus, się udało! Dobra, boty mnie zabiją zaraz. Dobra, zostawiły mnie boty? Ta. Zaraz zlutuję sobie tego gościa, nie wiem co on ma. Dobra, boty mnie olały, okej. Okay. Muzyka, niech przestanie już grać ta muzyka! Ale ten gościu był bardziej spocony od tamtego. Dobra, trochę matsu zmarnuję, ale muszę się zabudować, zanim ktoś tu przyjdzie. Kurczę, mamy fontannę, mamy małe potki, no... Nie mogę tego wziąć! Masakra! Ho, ho, ho. Wynajmij. Bierzemy psiaka, dobra, bierzemy go. Może się przyda. Chodź piesek! Wiem, że miał być tylko loot, ale no... Kurczę, no piesek jest pieskiem, no to trzeba wziąć. Psiak ze mną idzie. Ty, ale chodź szybciej, co ty robisz, chłopie? Czujesz, jakbym grał teraz duo na solo. Tu jest ten, NPC nie ma, kurczę, nie ma. Ale może być jeszcze, ile mamy czasu? A, minutę niecałą. A, na tym może być NPC. Jezu, się wystraszyła, to pies mój. O nie. Dobra, NPC-ci mogą być jeszcze gdzieś tutaj, z tego co wiem. Na obrzeżach, tam jest typ jakiś? Tu? Ty, mordziaty, dawaj mi ryby. Biorę to. Za ile ja zapłaciłem za to? O nie! Ammo nie mam do tego. Chłopie, a ammo? Ktoś zabrał tą snajperkę legendarną. Chciałbym tą snajperkę wziąć, ale... Ty, pieseł! Chodź tu! Ty, no nie mówcie, że mi się pies zepsuł. Ty, on... To jakiś... Co to był? Jakiś bot, czy co? Dobra, piesek, robiliśmy! Zrobiliśmy typa. Jeszcze walę rakietę tu. Zobaczymy, może się uda. Jest tam typ, no. Ciekawe, czy ominie tą rakietę. Coś się oleje. Błagam, miej jakieś rakiety, mordeczko. Ty, ale to nie był chyba bot. O, trafiłem! Pog? Trafiłem w typa. Gdzie jest piesek? A, za mną, dobra, pójdę. Masakra, ja mam tylko pistolet, nie mogę nic mu zrobić. No przecież to jest żałosne. Dobra, piesek, idziemy stąd. Dobra, koniec. Przegrałem. Ajajaj, kewa brakuje. Powiem wam szczerze, że w tym challenge'u strasznie brakuje kewa. I ciężko zrobić takie coś. Okej, zróbmy podejście drugie. Pierwsze się nie udało niestety, więc w drugim podejściu po prostu dołożę sobie, że mogę kewlary pić. Bo no jest ciężko, bym powiedział. I teraz od czego bym zaczął? Chyba od tego i tego. Tu wiem, że mam tą broń. Tutaj nie wiem, czy mam broń, ale chyba coś tam powinno być. I polecimy po prostu inaczej, bo no to tutaj znowu od pistoletu nie chcę zaczynać, od niebieskiego, bo ten pistolet, szczerze mówiąc, nic mi nie dał. Ale zobaczymy. Polecę sobie najpierw tutaj, potem tam, potem gdzieś tutaj ten przyjemny, zobaczymy, czy ten robot tu jest i pieseła weźmiemy sobie. Czyli czterech NPC-tów sobie załatwimy przy jednej takiej, powiedzmy, rundce, jeżeli będą oczywiście ci NPC-ci. Szkoda, że są randomowi, że mogą się nie pojawić. Dobra, ten pan bomba, czy jak on się nazywa, już tu jest, więc może będzie miał tą snajpę albo coś fajnego. Miejmy nadzieję. Snajpa, 900 za 600. Mogę ją kupić, biorę. Pierwszy raz mam tą snajpę. Pierwszy raz w grze mam tą... Jezus, nie zepsułem tego? Nie, dobra. Pierwszy raz w grze mam tą snajperkę. Mam nadzieję, że jest dobra, bo... No nie wiem, czy to jest ta, co strzela tymi czepiakami. O, ktoś jedzie. I chyba koniec challenge'u. Dostał? Ty! Dostał! To jest dobre. Jeszcze no scope'em. To było dobre.
To mi się podoba, okej. Okej, to mi się podoba. Rozpalmy sobie ognisko. Dobra, to mi się podoba, ta snajpera. Dobrze, że on nie miał kewa na sobie, bo nie wiem, czym go zabił. Ojej, powiem wam, że od dłuższej chwili nie spotkałem żadnego typa. Ale teraz się udało chyba spotkać typa, tylko nie wiem... On dostał ode mnie dwa razy szczepiakiem, to jest 10, 10, 120, 140 damage'a dostał. Mam nadzieję, że się nie zdążył leczyć. Znaczy no, że nie ma leczenia, bo zdążyć to by się zdążył na luzie. On chyba nie wiedział, skąd dostał nawet. Aha, a ja nie wiem, gdzie on jest. Halo? Tu jest. O! Dobra. Dobra, ta snajpa mi się podoba. I to powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ta snajpa. Ale nie wiem, czy dam radę nią tylko wygrać, no bo mam jeszcze pompę ładowaną, z której no nie jestem najlepszy, no nie ukrywajmy. Wolałbym mieć taktyka, ale mam kewy jeszcze tu, bierzemy kewy. Wolałbym mieć taktyka i kasę bierzemy, bo tyle z kasy straciłem, z 2300 sztabek straciłem chyba na to. Na ten challenge. Okej, mamy dwa fragi. 15 osób do końca, ja mam dwa fragi, no to grubo jest. Powiedz, że masz jakąś broń fajną, jakąś ziemkę czy coś. Wyzwanie z mora, nagrody. Pojedynek. Niech wygra najlepszy. Aha, czyli... O kurde. Ile on ma HP? Ile on ma HP? On ma dalej HP. Dobra, udało się. Jezus. Ej, to było ciężkie, naprawdę, to było ciężkie. Ja nie wiedziałem, ile on ma HP. Dobra, wypijmy sobie kewa na wszelki. Okej, mamy snajpy 3 ammo. Trochę mało. I 12 osób. Ale mam już akacza, więc jest trochę lepiej. Tą snajpę musimy tylko załadować sobie, bo powiem wam szczerze, mam taki problem z tą amunicją do snajperki przez całą grę. Chyba przez to, że zabiłem tylko dwie osoby, no bo wiadomo, że... Jakbym zabijał więcej, to bym miał te ammo. Dobra, mam. Trochę mam. Dobra, czy są tu ludzie? Których chciałbym zabić. Tu jest człowiek. Dostał. Jakby to dostał, to bym się cieszył, ale nie dostał tego drugiego. Dobra, ja się boję o snajpę. Gościu dostał ode mnie za 70. To nie jest tak dużo, ale... Spoko jest ta snajpa. I mamy przerąbane. Uciekł. Dobra, tam jest ktoś? Nie ma. Tu jest typek. Jak ja mam go zabić? Dobra, dostał. A ja też dostałem. Tu jest? Tu jest. O, ja już leżę. Koniec. Znowu szóste miejsce.
Masakra! Ale z lami mogłem się budować, a chciałem poczekać na tą pompę, żeby mu trafić. No, challenge jest spoko. Challenge jest spoko, aczkolwiek ciężko mi się gra z rana, bo w sumie dopiero wstałem. Nie ma co się tłumaczyć, przegrałem 2 razy 6. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następnym razem zrobię challenge, żeby wygrać. Jeżeli byście chcieli, możecie pisać w komentarzach, jak challenge robić. Ten z NPC-tami nawet spoko wyszedł. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, możecie wesprzeć z kodem patrzą w sklepie i zostawić suba, bo ostatnio jest ciężko na tym YouTubie dla mnie, ale sam sobie zapracowałem, więc jak chcecie wesprzeć, zostawcie suba i kod patrzą w sklepie. Do zobaczenia, papa.